w okresie wojennym, w stanie wojennym wyjechaliśmy na roczny pobyt za granicą. Byliśmy wtedy we Francji na półtora roku. To są, i tam powstała książka moja Zawsze powroty. W tej książce znalazło się, właściwie jest ona dzisiaj już dokumentem, ponieważ zawiera wspomnienia o ludziach, którzy już nie żyją, a wtedy byli naszymi przyjaciółmi. Także ja wracam do tej książki z pewnym sentymentem, bo przypominam sobie sytuacje, które były miłe. Sam pobyt paryski był nadzwyczajnie przyjemny. Mieliśmy warunki znośne. Mieszkaliśmy początkowo u Pallottinów, a potem w takim domu międzynarodowym sztuki, gdzie malarze, gdzie mieszkali malarze, pisarze i muzycy, także czasem na korytarzach słychać było muzykę, ona nie przeszkadzała. Mieszkaliśmy na bardzo wysokim piętrze z dużym tarasem na Paryż. Także to było nieustające święto, jak powołując się na Hemingwaya.